Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie słuchaczy i widzów Codziennika Biblijnego. A pozdrawiam Was bardzo serdecznie z ogrodu parafialnego w Zabrzu. Dzisiaj chcemy się skupić wokół jednego pojęcia i życiowego doświadczenia, a tym pojęciem i doświadczeniem jest radość. Słowo radość to jest takie pojęcie, które skupia, scala dwa biblijne wyznania, które są hasłami dzisiejszego dnia. Zostały wypowiedziane przez różnych ludzi, zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu. Jest to wyznanie kobiety i mężczyzny. Pochodzi z różnych życiowych kontekstów, przeżyć, doświadczeń i jest zabarwione różnymi emocjami. Ale dzisiaj brzmią te słowa bardzo wymownie i zachęcają nas do radości. W pierwszej księdze Samuelowej, w drugim rozdziale, Anna, mama proroka Samuela, wyznała: weseli się serce moje w Panu. Zaś apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale napisał: tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I cieszycie się radością niewysłowioną i chwalebną. Radość jest potrzebna nam na co dzień, nie tylko od święta. Być może w dni powszednie nawet bardziej niż w czas świąteczny, no bo w święta jesteśmy uwolnieni od tego rytmu życia, od rutyny naszych codziennych zajęć, obowiązań, takiej pamięci mięśniowej, tych zachowań, które doskonale znamy i czasami nas przytłaczają. Dzisiaj mamy prawie środek tygodnia i czy jesteśmy też w stanie zdobyć się na radość i uśmiechnąć? Postawię pytanie, być może ono będzie zaskakujące, ale proszę, nie zrażajcie się od razu. Co chcielibyście wydać na świat jako potomstwo? Radość czy smutek? Co chcielibyście urodzić? Radość czy smutek? Jest taka biblijna historia o dwojgu ludzi, którzy urodzili śmiech. Pamiętacie? Abraham i Sara. Kiedy urodził im się syn, nazwali go śmiech, radość. Oni z niedowierzaniem przyjęli tą informację, którą przynieśli im tajemniczy wędrowcy, aniołowie, Boże posłańcy, że za rok o tej porze będą cieszyli się dzieckiem. Kiedy usłyszeli, mając Abraham blisko 100 lat, a Sara 90, to parsknęli śmiechem. Później, kiedy patrzyli na siebie, to chcieli ten śmiech ukryć. Abraham mówił do Sary: śmiejesz się z tego, a ona do niego, i powstrzymywali się, ale ta radość i to zaskoczenie tak bardzo kumulowało się w ich wnętrzu, że po chwili powstrzymywania się od śmiechu znowu eksplodowali śmiechem. No rzeczywiście, to było wielkie i niesamowite wydarzenie, ale Pan Bóg dotrzymał swojej obietnicy. Jak jest w naszym życiu? Czy rzeczywiście też doświadczamy takich sytuacji, kiedy nie potrafimy się powstrzymać? Kiedy być może z niedowierzaniem, szczyptą ironii, małą dawką humoru eksplodujemy śmiechem, bo uświadamiamy sobie, że Bóg może zrobić dla nas takie niesamowite rzeczy, to i jeszcze znacznie więcej, ponieważ wiecie, gdzie jest źródło tej naszej radości? No w stwierdzeniu, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I jeszcze jeden aspekt tej radości, ten, który pochodzi z wyznania apostoła Piotra. On powiedział: wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie, i kochacie Go, choć Go nie widzieliście. Ta radość, o której dzisiaj mowa, nie przychodzi w postaci obrazów, bo obraz zamyka naszą wyobraźnię. Jest jakiś sygnał, jakaś migawka i albo nas prowadzi do uśmiechu, zadowolenia, pozytywnego nastawienia, albo też nie. Natomiast dzisiaj chodzi o radość, która wynika ze słuchania. Słowo Boże pobudza naszą wyobraźnię i sprawia, że możemy rzeczywiście wydać na świat potomstwo, urodzić radość albo smutek. Pomyślcie, jak Słowo Boże działa na naszą wyobraźnię.
Czy rzeczywiście uzdalnia nas do tego, żeby się uśmiechać, żeby przyjmować pozytywne nastawienie? Jak Słowo Boże działa na naszą wyobraźnię? Czy nasza wyobraźnia jest zamknięta, uprzedzona i zdystansowana? Czy też jesteśmy w stanie się przełamać i słuchając Słowa, nie słuchając Słowa o Bogu, ale słuchając Słowa Boga, które jest adresowane konkretnie do nas, jesteśmy w stanie prawdziwie i autentycznie się rozradować, a na naszej twarzy pojawi się śmiech? Dzisiaj potrzebna jest transmisja śmiechu, żeby życie było bardziej znośne, żeby radzić sobie na co dzień. I na zakończenie słowa tekstu Wojciecha Młynarskiego, wyśpiewane właśnie w tych dniach, które przeżywamy także przez artystów i przyjaciół Teatru Ateneum. Cóż to jest za tekst? Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Wojciech Młynarski napisał tak. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń niejedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, jeszcze nie. Oby nigdy nie. Życzę Wam pogodnego dnia i uśmiechu na twarzy. Zostańcie z Bogiem.